witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika i dziś już jestem w galerii, z tego względu, że nagrywamy dzisiaj nietypowy odcinek. Przez 24 godziny będę jadła tylko jedzenie, które występuje w klawiaturze emoji. Czyli na przykład mogę zjeść banany, bo chyba tam są jakieś pancake'i, też tam widziałam. Zobaczymy, co z emoji możemy kupić w sklepie i co możemy też samodzielnie przygotować w domu. Będę przez 24 godziny jeść tylko to jedzenie. A jeżeli taki odcinek wam się podoba, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę i nie zapominajcie o subskrypcji mojego kanału. Przycisk macie na dole, więc klikajcie. A my już lecimy do sklepu. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Ja dzisiaj nagrywam dwa odcinki, dlatego widzicie mnie w tej samej stylówce, bo dziś w międzyczasie nagrywania, szukania strojów kąpielowych dla was, nagrywam właśnie ten odcinek. Także teraz lecimy do sklepu i zobaczymy na przykład, co z emoji możemy znaleźć. Sprawdźmy w ogóle, jakie są emoji, jeżeli chodzi o jedzenie. Jakieś owocki, no fajnie, fajnie. Tutaj jakieś warzywka, o nawet jajko mogę jeść, spoczko. No i teraz tak, jakieś tacosy, popcorn widzę, ale jest burgerek i frytki, pizza, czyli jestem uratowana. Chodźmy. Okej, mam już wózek, a teraz lecimy po rzeczy. Zobaczcie, mogłam tutaj na przykład szukać też strojów kąpielowych, bo tutaj też są dostępne, nawet w takim wielkim supermarkecie. No ale my nagrywaliśmy z sieciówką, więc to nie da. Dobra, mamy tu jakieś ciastka. W emoji występują ciastka, już sprawdzamy. Jakie słodycze mogę zajadać dzisiaj? Dobra, mogę zjeść popcorn. Mogę zjeść jakieś lizaki, fajnie. Mogę donatsa zjeść i ciastko. Dobra, to po to idziemy na początek. Nie ma to jak świeżo robiony popcorn, więc ja po prostu kupię popcornik. Dobra, jeden solony, jeden maślany. Mam popcorn, więc git. Mamy pierwszą rzecz. Są pieguski, a mi potrzebne są te takie wielkie pieguski. Bo te małe, no chyba nie są takie adekwatne, lepsze są takie gigantyczne pieguski. Wiecie, o które chodzi? Chodzi o te. One są identyczne jak te z emoji. Co nie? Zobaczcie, porównajcie sobie. Te, a te. Identyczne. Pakujemy. A mogę jeść psiki? Chyba nie, co? Nie ma ich emoji. A nie było tam naczosów? Serio? Nie ma naczosów, Szymon, narobiłeś mi ochoty. Ale będą donaty, chodźcie. Ten donat typowo oponka wygląda jak ta oponka stąd. Taka kolorowa, więc mamy oponkę, bierzemy jedną. Też widzę, że są muffinki. Są muffinki? Są muffinki, zobaczcie, jakieś takie jagodzianki. Jagodzianka z kruszonką. Czy ona przypomina tą muffinkę z emoji? Zobaczmy. Chyba tak. Donata jadłam chyba tylko raz w życiu. Serio, w ogóle nie jem donatów, nie wiem dlaczego. Jakoś pączków, pączki lubię, ale donatów jakoś tak mniej. No ale mamy donata. Co mamy następnego z emoji? Uwaga, mamy, powiedzmy, że słodycze chyba mamy już wyczerpane. Popcorn mamy, to mamy. Chlebek na śniadanko. Sałatę, ogórki, jakieś warzywka i owocki. To lecimy na owocki. Bierzemy tą sałatę. Mogę jeść truskaweczki. O, ale to papryczki, nie truskaweczki. Ale mogę jeść jabłka. Niby to się wydaje, że to jest taki, wiecie, łatwy challenge, ale nie mogę jeść żadnych żelek, a ostatnio Karol mi kupił żelki. Nie mogę jeść na przykład nic innego, typu na przykład jakieś kromeczki, które nie wyglądają jak emoji, więc to jest, kurczę, jednak nie za łatwy challenge. Dobra, biorę dwa jabłuszka. Chciałabym znaleźć jeszcze truskawki, bo truskawki też są w emoji. Ananasik. Ananasik jest w emoji? Jest emoji. Biorę ananaska. Wiecie, jak sprawdzić, czy ananasek jest dojrzały i dobry? Bierzecie sobie takiego ananaska. No może nie aż takiego wielkiego wezmę. Może takiego mniejszego troszkę. No na przykład zobaczcie, jest taki ananasek. Wyrywacie sobie od niego najmniejszą łupkę z środka i jeżeli łatwo wam wychodzi, to znaczy, że on jest dobry i dojrzały i będzie pyszny. Jeżeli trudno taka łupka wychodzi, to znaczy, że jeszcze ten ananasik musi troszeczkę poczekać. Truskaweczki, ja szukam truskaweczek. Kanapki raczej dzisiaj nie będę jadła. Kanapkę zostawię sobie na jutro na ścieranie. Pokażę wam właśnie później, jak robię ścieranie, to już będzie jutro. Ale dzisiaj chyba postawię sobie na jakiś obiad, a z tego co widziałam, to jest łatwo dostępna pizza, jakieś frytaski, a tutaj na górze nad sklepem jest jakiś fast foodzik, to może tam się wybierzemy. To jeszcze mi brakuje. Mogę pić herbatę, to mnie cieszy bardzo. Moje zakupy na ten moment wyglądają tak. Kupmy jeszcze coś do picia. A mogę jeść płatki? Są płatki z mlekiem? Chyba nie. Kurde, mogę pić mleko, herbatę. Herbatę mam w domu, ale mogę widzieć, że tu jakiegoś szampanika. Może sobie tutaj kupimy jakiegoś szampana. Lecimy na szampany. No tradycyjnie. Mogę też napić piccolo. Ej, tak dawno nie piłam piccolo bez kitu. Ej, nawet nie pamiętam, jak smakuje. I bez kitu chciałabym tego spróbować. Zastanawiam się teraz, czy zrobić posiadówkę z Martą, z takim prawdziwym, wiecie, winkiem musującym, no bo mamy 23 lata, więc możemy. Czy właśnie kupić piccolo. Ej, tak dawno nie piłam tego szampana dla dzieci, a to kiedyś była taka mega radość, wiecie. Ej, bez kitu spróbuję piccolo. Czy to nie będzie podobne? W sumie to nie wiem, czy to będzie podobne. Ale mogę w kieliszku w sumie też, bo tu jest taki z zielonym. Kurde, no dobra. Może będę tak, że jak już ma być tak samo, to już tak samo. Poszukajmy jakiegoś takiego zielonego. Podobny. Może być? Bo zobaczcie, z tych wszystkich to ten był całkiem dobry. No, może ten wezmę. Mam nadzieję, że Marta się pocieszy z takiej babskiej posiadówki przy winku musującym. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o tych sklepowych tutaj na miejscu rzeczy, które będę jadła, no to są całkiem fajne rzeczy. Zobaczcie, mogę sobie zjeść sałatę, mogę sobie zjeść winogronko, bananki. No a teraz tak naprawdę najem się obiadem, bo tam właśnie zmierzamy. Także chodźcie. Jako że mamy już obiad, to wybrałam się do fast fooda, czyli najprostszego fast fooda McDonald'sa, którego, no w sumie kto nie lubi McDonald'sa, wiadomo. Oprócz napoi, które sobie zamówiliśmy, bo oczywiście stwierdziliśmy, że to już będzie nasz obiad z moim operatorem Szymonem, no to kupiłam frytawki. Oczywiście frytaski standardowo występują w emoji, no bo każdy kocha frytaski. Te frytaski, a te frytaski. Prawie identyczna. Dobra, mamy frytaski i teraz tak, jako kanapkę, czyli burgera, zamówiłam sobie McChickenka, który w sumie no, wygląda jak burger z emoji. Gitara. Mój sposób na jedzonko zawsze wygląda tak, no a reszta jest już Szymona, także to jest jego. Ja zabieram się za jedzenie. Zobaczcie, wszystko wsunęłam, wiadomo. Teraz lecimy do domu, no i potem przychodzi czas na podwieczorek, kolację, no i pewnie coś zjemy z tej całej paki. Coś słodkiego i otworzymy prosecco. Może Marta się zgodzi ze mną wypić i coś będziemy świętować. Moi drodzy, jest już godzina przedwieczorna, jestem już troszkę głodna, bo jednak troszeczkę czasu minęło około 3-4 godzin i stwierdziłam, że czas, żeby zamówić pizzkę. A jestem w stroju, bo nagrywaliśmy teraz jeszcze końcówkę odcinka właśnie, w którym pokazywałam wam najlepsze stroje z sieciówek, które znalazłam. No więc teraz czas na pizzę, zamawiam pizzę, no i potem będę siedzieć z pizzą i z szampanikiem, z Martą, mam nadzieję. Dobra, dzwonię. Dzień dobry, chciałabym zamówić średnią pizzę z szynką. Dobrze, to super, to czekam w takim razie. Bardzo dziękuję, do widzenia. Dobra, zamówiłam pizzkę, ale z panem się nie dało dogadać. Będzie droższa pizza, bo jest minimalne zamówienie. Dobrze, dobrze. A może pan jakiś napój? A tego nie mamy, tego nie mamy, tego nie mamy. Ja mówię, no to dobra. No, a normalnie pizza ile kosztuje? To bardzo proszę doliczyć mi jakiś napój. Na przykład Coca-Cola. Coca-Cola na przykład 0. To Pepsi Max. To może Sprite'a poproszę w takim razie. No to dobrze, to Pepsi. Dobra, chodźcie, przyszła pizzka, także idziemy ją odebrać. Dobry? Pizza dla mnie, tak? 32 zł. Dobra. Widzenia. Mam pizzunię, teraz idziemy wszamać. Jeszcze zawołam Martę, bo ja i tak nie dam rady zjeść całej tej pizzki. No i oczywiście też otworzę sobie proseczko, bo to jest w emoji. Okej. No, czy ona wygląda jak emoji? No dobra, powiedzmy, że tak, nie? Ale bierzemy jeszcze kieliszki, idziemy po proseczko i przychodzimy tu z powrotem. Ananas? Czemu ananas? Jest ananas. Jest ananas? Ja kiedyś miałam zawsze taką emotkę, no. W sumie ja taka nie jestem obeznana w sumie, co tam jest w tych emotkach, zaraz zobaczę. Zobaczę, co ja bym wybrała sobie w ogóle. Mam talerzyki i ketchup łagodny. O, ale możesz jeść ziemniaka albo naleśniki. Tak, ale właśnie myślałam nad pancake'ami i może sobie zrobię jutro na śniadanie, co będziecie mogli zobaczyć. Albo właśnie tą kanapkę, jest tam taka kanapka właśnie w emoji, albo właśnie naleśniki. Albo burgerek i fryteczki. To już dzisiaj jadam na obiadach. No wiadomo, trzeba było z tego skorzystać. Dobra, tak prezentuje się nasza pizzka. Ej, trochę jak w Italii. Ale ładnie wygląda. No i ładnie też pachnie, w ogóle strasznie szybko przyszła. Elegancko, to ty się, Marta, nałóż sobie pizzkę, a ja się zabieram za otwierania szampana. Ja kiedyś pracowałam w gastro, więc takie szampaniksy otwierałam przynajmniej z 5 dziennie. Już się nauczyłam, ale zawsze jak się popisuje, że się nauczyłam, to zawsze mi wybucha. Więc zobaczymy tym razem, czy mi wybuchnie. Wow. Dobra, trochę wyskoczyło, ale jednak jest git. Jak zwykle się musi wylać. Nie ma perfekcjonalnego. Piotrula, dla ciebie też zaraz nalejemy. Spokojnie, dziękuję. Spokojnie. Ja mam tak, że ogólnie nie lubię innej pizzki oprócz margaritki i czasami zdzierżę z szynką i z pieczarkami. I wzięłam sobie specjalnie z szynką, bo wiem, że ty lubisz, jak jest trochę więcej składników niż wiesz. No i nie chciałam, żeby była taka pusta. Nie, ja najbardziej lubię pizzę z naczosami. O. No. Ale patrzcie, mamy zachodzić. Ładnie. Tak. Ślicznie, jak mamy romantiką, Marta. Takie widoki tylko w domu ekipy. Bo nigdzie indziej na świecie nie ma zachodu. Dobra, dobra. Zdrówko, ale nalałam tego szampana. Nie mogę mieć takiej randki niestety z Karolem, z tego względu, że on nie pije alkoholu. Rozważałam kupno piccolo, ale jednak to mnie bardziej skusiło, bo emoji jest zielony. Zielona ma butelkę, a nie było żadnego piccolo w kolorze zielonym, więc stąd właśnie ewidentnie randewu z Martą. Zdrówko. Zdrówko. Okej, zrobiłam już jeden popcorn, bo teraz przed czas na taką kolację, a raczej bardziej taką posiadówę, bo zebrało się całkiem dużo ludzi u nas w domu ekipy, więc stwierdziłam, że mogę się z nimi podzielić moim jedzeniem z emoji. Zrobię jeszcze drugi, zrobię popcorn, zrobię ananasy, winogrona i jeszcze parę ciastki, you know. No ty jesteś na diecie chyba, nie? No, ale jak zrobię winogrona i 3 popcorny, to mi się zostanie. Redu. Teraz zostaje zostaje mi jeszcze pokroić ananaska. Patrz to, nie, patrz to. Wreszcie kroi ananasa? Jak? Jezus! Tak się kroi ananasa. Ja na przykład ananaska kroję tak, czyli spokojnie sobie odkrawam rzeczy, które są po prostu niejadalne. Daję sobie tak i odkrawam sobie boczki. Zostaje sam piękny środek i to jest najłatwiejsze. Damy takie duże kawałki, bo ananasik to jednak nie może być dużymi kawałkami. Tylko coś mi się tutaj jeszcze nie odkroiło. Proszę. No. Dajcie mi Łukasz. Dajesz trochę mi ukradł. Ej, się mi ukradł. No to spróbuj sobie. Ja się mi ukradł. No. A co, brzdącowi nie dasz? Majstka teraz brzdąc. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to wbijajcie to na film do Karola. Ale ananasik jest dobry. Jeszcze najlepsze jest to, że to będzie taki dobry ananasik. Spróbuję, bo jest mega dojrzały. Jest git. Popcornik mi się jeszcze robi. Mi pozostaje do krojenia tego ananasa. No i co? Posiadówa. Moi kochani, tego nie jemy. Ale to już możemy jeść. Fruktoza. Też nie za dużo, wiadomo. Trzeba wszystko wyliczyć sobie fajnie, żeby nie przedobrzyć. Ale tego na pewno nie jemy. Nie ma takiej możliwości. No chyba, że nagrywacie filmik z emoji. Tego nie jemy. Został mianowany na kelnera. Tak, tak, tak. Sam się mianował. Popcornik solony i maślany, bardzo proszę. No i Mati są to co najlepsze. Powiedział, że... Tego nie jemy, jak jesteśmy na diecie, to jemy jak jesteśmy na każdej diecie. Chętnie zjem. Bo jest super. Ciastki, pieguski, takie wielkie, wiesz. One są pyszne. Proszę. Mhm. Jestem największym fanem ananasa, nie? No ja też robię ananaski. I grejpfruta. Można z jedzeniem tylko z emoji przeżyć ewidentnie i zobaczcie jak się fajnie raczy. Także to jest ostatnia uczta tego dnia, widzimy się na śniadaniu. Witam was moi drodzy w kolejnym dniu, jest rano, ja dopiero wstałam i się ogarnęłam. Zaraz będę robić śniadanie, ale jak zwykle rano jeszcze muszę pościelić szybko łóżko, żeby to jakoś wyglądało. Na szybkości wiecie. Widzicie moje zaspane oczy dzisiaj? Tak właśnie wyglądam z rana. Zaraz będziemy się wybierać do sklepu, bo nie mam wystarczająco dużo produktów, żeby zrobić śniadanko. Myślałam o tym, żeby sobie na śniadanie zrobić tą kanapkę z emoji. Ona wygląda tak. Mam nadzieję, że uda mi się ją odtworzyć. No sałatkę już kupiłam wczoraj, a wszystkie pozostałe składniki zjedliśmy wczoraj na wczorajszej posiadówie z domownikami. Także ja muszę kupić produkty od nowa. Zabieram was do sklepu. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Dobra kochani, mam swoją standardową siatę na zakupy. Jeszcze muszę zmienić jakiś obuw. Chociaż przyznam się wam szczerze, że co drugi raz jeżdżę tam w jakichś klapkach albo papciach. Papciach może nie, ale w takich zwykłych klapkach z nad basenu. Często mi się zdarza tam łazić. No tutaj obok mam żabencję, sobie do niej łażę. Także wyprowadzamy hulajnogi i jedziemy. Ta kanapka, o którą mi chodzi, którą mam zamiar zjeść na śniadanie i ją otworzyć, wygląda tak. Zobaczcie, to jest ta kanapka. I teraz tak, widzę, że tu jest jakiś serek, sałata, jakaś szyneczka. Coś się wykombinuje, jakieś pomidorki, te sprawy. Lecimy. Ej, nie ma baterii, zobacz. Jak to nie ma? Przecież tam świeci na 3T. Wow, dobra, działa! I tak dawno na tym nie jeździłam, że to szok. Zazwyczaj chodzimy sobie z Martą na piechotkę do Żabki, ale teraz przez to, że mam nagrania, jeszcze potem muszę nagrać drugi film, to stwierdziłam, że pojedziemy na hulajnogach. Ale zapomniałam, jak na tym się fajnie jeździ. No, aczkolwiek druga jazda w życiu jedną ręką, to jest jakieś wyzwanie. Chleb tostowy. Ja zawsze wybieram te, które mają najmniej żyłek. Kurczę, ja nie przepadam za serem żółtym. Muszę coś zastąpić serek żółty. Zastąpię to może jakimś, po prostu jakimś warzywkiem. Zakupki zrobione i wracamy. Lecimy do domu, zobaczcie, z taką prędkością. No, chyba twoja. Odkładamy hulajnogi, a patrzcie na to. Patrzcie, jak te budki świecą. Widzicie to? Jakbyś miała LEDy zamontowane. No, jakbym miała LEDy, a właśnie to jest tak, że ta podeszwa tak świeci w ciemności. Mega mi się to podoba, fajnie to wygląda. Dobra, lecimy robić śniadanko. Czajcie, powiem wam taki ewidentnie taką ciekawostkę o naszej lodówce w domu ekipy. To wszystko, to nie wiem kogo to jest. To jest trąby, tutaj są jakieś rzeczy chyba Marti, miksera, to nie wiem. A moja szuflada, która jest w domu ekipy, tylko ta. Czajcie, to jest moja lodówka w domu ekipy. A ta druga część to jest Karol, Łukasz i chyba Krzychu tutaj jeszcze ma jakieś swoje rzeczy. Wyciągam sobie pomidorka, sałatę, ogóreczka i jeszcze szyneczkę z wczoraj. Polubiłam szyneczki, ogólnie nigdy nie miałam czasu na śniadania i wiecie, to jest dla mnie też dziwne, bo zawsze sobie biorę właśnie na drogę jakieś smoothie czy coś, a teraz, że mam czas na śniadanie, jeszcze wam to nagrywam, to tak w sumie fajnie tak sobie od czasu do czasu zjeść jakieś takie porządne siadanko. Ja ogólnie tak szczerze się wam przyznam, że nie przepadam za chlebem tostowym, bo to jest taki, wiecie, najprostszy chleb pszenny, on ma dużo kalorii, też nie jest jakiś taki super zdrowy. Najbardziej lubię chleb żytni, od czasu do czasu też również zdarza mi się zjeść jakąś pszenną bułeczkę, wiadomo, takie cieplutkie bułeczki, no to wiecie. Ale taki chlebek tostowy, nie podpieczony, mi tak średnio smakuje. Powiem wam ciekawostkę, ja byłam takim dzieckiem, że na przykład jak miałam 7 lat, mieszkaliśmy wtedy w bloku, dopiero co się przeprowadziliśmy wtedy z Austrii. Byłam takim dzieckiem, że na przykład wstawałam rano, moi rodzice jeszcze spali, a ja wstawałam rano, szłam do sklepu po bułki, na przykład robiłam rodzicom kanapki albo wołałam ich na szwedzki stół. Wyobrażacie sobie? W ogóle ostatnio kuchnia w domu ekipy stała się troszeczkę mało używana, bo jest tyle nagrywek i ogólnie bardzo dużo się ostatnio dzieje, że nawet nie mamy czasu na to, żeby tutaj coś gotować. Jak na początku, jak się wprowadziliśmy, to wiecie, karty, bo rozkładał wszystko po tej kuchni, gotował i w ogóle. No a teraz bardzo dużo jedzenia zamawiamy. Właśnie Mati ma też catering, ja też niedługo będę mieć catering, bo już nie mamy po prostu na to czasu. Kto lubi dużo masła, wiecie, że ja jestem osobą, która naprawdę lubi dużo masła. Tutaj, jak już naprawdę robię kanapkę, to musi mieć dużo masła. Pamiętam, że jak jeździłam w góry często z rodzicami, to tam moim ulubionym przysmakiem, wiecie, była taka kromka z dużą ilością masła i z szynką. Nie wiem dlaczego, nie wiem po co, ale naprawdę lubię, już mam jakąś kanapkę, to lubię dużo masła. I kanapencja gotowa. Tak wygląda kanapka moja, którą mam zamiar wszamać, a tak wygląda kanapka z emoji. Jest podobieństwa? Wiem, jest serek żółty tutaj, ale ja nie lubię serka żółtego, nie każcie mi go jeść, dobra? Taką kanapkę mi wystarczy. Dobra, idę wszamać, a teraz chodźcie, bo jeszcze muszę dodać opis do filmu dzisiejszego. To mam tak, że właśnie mówię, że jem w jakimś biegu i tak dalej. Ja często sobie właśnie biorę coś do montażowni, jakieś picie, jakieś jedzenie czasami. Co to? Okej, także mam swoją kanapencję, uruchomiliśmy już kompa normalnie. Wcinam sobie i w międzyczasie będę dodawać opisiki, zobaczcie. Całkiem dobre to emoji jedzenie. Okej, jest pora obiadowa, także stwierdziłam, że zjem sobie i zakończę ten challenge ostatnim obiadkiem. Szczerze się wam przyznam, że od śniadania nic nie jadłam, a jest godzina 17:15. Wyglądam tak, bo byłam na zdjęciach, a zdjęcia już mogliście zobaczyć albo możecie zobaczyć na moim Instagramie. No a więc idziemy coś zjeść, coś z fast fooda i zaraz zobaczymy, czy będzie to wyglądać tak samo jak w emoji. To jest mój ostatni posiłek z emoji i posłużyłam się takim samym obiadkiem jak wczoraj. No cóż, uwielbiam McChickenka z dodatkowym pomidorkiem, zobaczcie, dodatkowy pomidorek jest tutaj. No i frytaski z makano są najlepsze. Jeszcze teraz szklaneczki są w ofercie. Nie no, żartuję, bo tutaj zabrzmi jak reklama McDonald'sa. Zaraz się z wami pożegnam, dajcie mi zjeść. Mam nadzieję, że taki film wam się podobał. To już jest koniec tego odcinka. Wytrzymałam 24 godziny, jedząc tylko jedzenie z emoji. Co prawda 2 razy powtórzyłam frytaski, ale to dlatego, że lubię frytaski. Wiadomo, kto lubi frytaski, zostawia łapkę w górę. I ten, komu ten film też się podobał, to też zostawia tą łapkę w górę. Dobrze to powiedziałam, czy nie dobrze to powiedziałam? No i nie zapominajcie oczywiście o subskrypcji mojego kanału. Przycisk macie tutaj, także klikajcie. No i co? Bądźcie na bieżąco, a ja się już z wami żegnam. Do kolejnych odcinków. Cześć!